Dla mnie ten program jest o tyle szczególny, że miałem przyjemność być jednym z jego inicjatorów i wydawało mi się kiedyś, a teraz już jestem tego pewny, że ta inicjatywa wypełnia pewną lukę, jaka istniała. Myślę, że dla mentorów jest to okazja do tego, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami z osobami, które są ponadprzeciętne, bo przedsiębiorcy, którzy odważają się na to, młodzi ludzie, którzy odważają się na to, żeby otworzyć własny biznes, żeby pracować na własny rachunek, żeby zaryzykować swój czas, często pieniądze, są moim zdaniem bardzo dużą wartością i tą wartość należy rozwijać i pielęgnować. Myślę, że dla nas, mentorów, uczestnictwo w tym programie sprawia dużą satysfakcję. To jest coś, znowu mówi się bardzo często, jaka jest rola dobrego menedżera. Są takie dwa główne jakby zadania. Pierwsze to jest takie bardzo oczywiste, wszyscy o tym mówią, wszyscy to wiedzą, czyli dostarczyć wynik, dostarczyć rezultat, osiągnąć zakładane cele biznesowe. Ale jest jeszcze jeden taki obszar, taki element, o którym się rzadziej mówi, a który jest chyba nie mniej ważny, a daje znacznie więcej satysfakcji, a mianowicie jest to obszar związany z rozwojem współpracowników, z rozwojem ludzi. I to jest, uwierzcie Państwo, olbrzymia frajda, jeżeli widzi się młodego człowieka na początku tego programu mentoringowego, który ma swoje pomysły, który ma tą energię, bo ci ludzie mają olbrzymie zasoby energii, olbrzymie zasoby pomysłów, ale bardzo często jest to nieuporządkowane. Ta energia wybucha raz w jednym kierunku, raz w drugim, a rolą mentora jest takie skanalizowanie tej energii, jest ukierunkowanie tych działań i wtedy przychodzą bardzo często fantastyczne wyniki. I pod koniec tego programu mentoringu bardzo często jest tak, że mamy do czynienia z tą samą, ale troszeczkę inną osobą. Na pewno z troszeczkę innym biznesmenem, bizneswoman, przedsiębiorcą. A jeżeli mamy okazję, a mamy, bo ja mam kontakt z dwoma mentees z poprzedniej kadencji i jak widzi się, jak te interesy się rozwijają, to naprawdę to jest czysta frajda. Myślę, że to jest główny powód tego, że uczestniczę w tym programie.